Cześć, witam Was serdecznie. Jak pewnie zauważyliście, na kanale nie było w zeszłym tygodniu, w weekend, żadnej publikacji. I nie planuję też publikacji w weekend najbliższy. Dlaczego? Pisałem o tym na Facebooku, ale pewnie nie każdy przeczytał, bo dostałem bardzo wiele pytań, dlaczego na kanale cisza. Otóż nie zapomniałem o Was, nie zapomniałem o kanale. Mam przygotowane już wcześniej filmy, których jednak nie chciałbym w tym czasie publikować. Wynika to z tego, że wydaje mi się, że w tej chwili są ważniejsze inne tematy. Myślę, że to, co się dzieje teraz na świecie, tuż u naszych sąsiadów, wywołuje bardzo wiele różnych myśli, różnych przeżyć w nas wszystkich, nie tylko w narodzie ukraińskim, ale też wydaje mi się, że Polska i reszta Europy, my wszyscy jesteśmy naznaczeni wojną i przeżywamy te emocje. I wydaje mi się, że powinniśmy pozwolić im wybrzmieć. I w tej sytuacji publikowanie jakichś śmiesznych filmików o samochodach, czy też jakichś inspiracji życiowych, wydaje mi się zbędne i niepotrzebne. I stąd zarówno w zeszłym tygodniu, jak i w tym najbliższym postanowiłem, że publikacji nie będzie. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że jestem niesamowicie dumny z Polski i Polaków, z tego, co się wydarzyło przez ostatni ten tydzień w Polsce. Ta fala empatii, pomocy, współczucia, otwartości, otwarte drzwi, otwarte domy, gotowość pomocy, szczodrość, hojność, to wszystko widzimy teraz i naprawdę dumny jestem, że należę do tej społeczności, do tego narodu. Dziękuję Wam wszystkim. Naprawdę serce rośnie, kiedy widać to, co w tej chwili, jak reagujemy na tragedię naszych sąsiadów. I jeszcze chciałem też powiedzieć o zbiórkach różnego rodzaju. Otóż dostałem nawet pytanie, dlaczego ja nie zorganizowałem własnej zbiórki. Otóż nie chcę tego robić, dlatego że na tym etapie myślę, że każdy z nas, kto ma w sobie dostatecznie dużo empatii, wziął udział w zbiórce albo w zbiórkach, robił różne rzeczy, czy to przelewami, czy to konkretną aktywnością. I tutaj też warto wspomnieć o dosłownie bohaterach, którzy nie tylko wspierali w ten czy inny sposób naród ukraiński, ale też dosłownie ryzykując życiem, przekraczali granicę wschodnią i wywozili ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Więc jeszcze raz chciałbym powiedzieć, absolutnie jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się w Polsce stało. Dziękuję Wam wszystkim.